pan wie, że mu służę, Bellatrix. W takim razie przysięgnę. Złóż wieczystą przysięgę. Severusie Snape, przysięgasz strzec Drakona? Czy przysięgasz, że jeśli Drakonowi się nie powiedzie, dokończysz dzieła zleconego mu przez Czarnego Pana? Przysięgam. Niech to szlak! Hej, Harry! Cześć, Ginny! Harry, wybrali cię! Jesteś kapitanem Quidditcha Gryffindoru! Wiem, że dasz sobie radę. Nie latałeś jednak przez całe lato, więc lepiej poćwicz trochę. No już, panie wybraniec. Możesz użyć mojej miotły. Dzięki. Szans. Hermiona i Ron chcą się z tobą spotkać. Chodź tam. Ron i Hermiona powinni być gdzieś tu. Do zobaczenia.
spokój. Musimy tylko je wyczyścić. Już mogłeś to zrobić, gdybyś nie brał czwartej dokładki przy obiedzie. Byłem głodny. Kiedy przyjechałeś? Jakieś pół godziny temu. Ron ci nie mówił? Powiedziałbym, ale nie dałaś mi dojść do słowa. Jakbyś zrobił to, co ci kazała mama, nie musiałabym ci przemawiać do rozumu. Mama chce, żebyśmy zajęli się tymi kociołkami, które tu zostawili Fred i George. Pomogę ci. Aha, ten cuchnie dużo gorzej niż pozostałe. Właśnie tak, doskonale. O nie, wszystko musiało się zamieszać od tego przenoszenia. Szybko, wrzuć je do stawu. Nie możesz ich tu wrzucać. To bezpieczniejsze niż ich mycie. Kto wie, czego tu dodali Fred i George? Dokładnie, po prostu pomyśl o rybach. Nie wiem, co się stanie, gdy ryba połknie eliksir miłosny. A ty? Może się w tobie zakochają? Hermiona? Kocham cię. O tak, Ronaldzie. Jakież to dojrzałe. Pośpiesz się, Harry. Zrób porządek z tymi kociołkami, nim mama zacznie jęczeć. Wingardium Leviosa! Wspaniale! Szkoda, że nie możemy tego robić po każdej lekcji eliksirów. To zaklęcie wyszło ci całkiem nieźle. Świetnie! Pozbądźmy się pozostałych. Piękny strzał! Jeśli na drodze pojawią się strzał, genialnie! Mama kazałaby nam czyścić je ręcznie. Skrobalibyśmy je tu do gwiazdki. Mógłbyś nauczyć się paru zaklęć czyszczących. Komu by się chciało cały czas coś czyścić? To było o wiele fajniejsze. Czemu Draco tu węszy? Nie wiem, ale to prowadzi do Borgina i Barksa. Draco jest śmierciożercą! To ceremonia wtajemniczenia. Dlaczego sam wiesz, kto miałby zrobić z tego kretyna śmierciożercę? A co jeszcze mogło sprowadzić Malfoya do Borgina i Barksa? Mam zamiar dowiedzieć się tego. Jeśli użyję peleryny niewidki, nie zorientuję się, że podsłuchiwałem, prawda? Idź! Chcę coś sprawdzić! Petrificus Totalus! Węszysz i podsłuchujesz, co, Potter? Tak mi się zdawało, że ktoś się tam spiął. No cóż... Miłej jazdy z powrotem do Londynu, Potter! Och, witaj, Harry. Co ty tu robisz? Co robiłeś na podłodze? Próbowałem się dowiedzieć, co knuje Malfoy. Na pewno jest śmierciożercą. Miałem na sobie pelerynę niewidkę, ale musiał zauważyć, jak wciągałem się na półkę bagażową. Może zobaczył twoje gnębi wtryski. Moje... co? Gnębi wtryski. Czy miał widmo okulary? Można przez nie zobaczyć gnębi wtryski. Tak cię dostrzegłam. Masz ich pełno w głowie. No tak. Chodźmy do zamku. I tak pewnie dostaniemy po uszach za spóźnienie. Dobrze. Trochę się jednak boję potknąć w ciemności. Może powinniśmy użyć zaklęcia Lumos. Co to? Jakie to ekscytujące. A dopiero co wróciliśmy. Weźmy to. Kogo? Kogo?
Może jest ich tu więcej? Chodźmy i sprawdźmy. Mam jeszcze jedno. Znakomicie. To już trzy. Ładnie. Możesz stworzyć z nich kolekcję. Szukam blondatków niepospolitych? Nie znajdziesz ich. To nie ich pora roku. Czy nie powinniśmy iść do zamku? Ciekawe, co powie Dumbledore w tegorocznej mowie. Jak wiecie, nie ma dnia, by ciemne moce nie próbowały wedrzeć się do zamku. Dlatego podjąłem decyzję o reaktywacji klubu pojedynków w tym roku. A teraz przywitajcie... Co się stało z ręką Dumbledora? ...profesora Horacego Slughorna, który ponownie obejmie stanowisko nauczyciela eliksirów. Tymczasem stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią obejmie profesor Snape. Nie! Jak Dumbledore mógł na to pozwolić po tym wszystkim? Przysięgam uroczyście, że czuję coś niedobrego. Koniec, psot. Ma to przynajmniej jedną dobrą stronę. Na stanowisku nauczyciela obrony przed czarną magią ciąży klątwa. To ostatni rok Snape'a, a ja osobiście będę trzymał kciuki, żeby doszło do kolejnej śmierci.
Sądziłam, że wybierze pan eliksiry, panie Potter. A może już nie chcesz zostać Aurorem? Musiałbym zdać suma na wybitny. I tak było, gdy przedmiotu nauczał profesor Snape, ale profesora Slughorna w zupełności zadawala powyżej oczekiwań. Świetnie, pójdę tam natychmiast, chodź Ron. Ale ja nie chcę robić eliksirów, jestem w tym beznadziejny. Nie wiem jak to zrobimy, przecież pół zamku zamknęli aurorzy. Zapytam prawie bezgłowego Nika, on zna wszystkie skróty. Harry? Niech to szlak. Jak się miewamy w nowym roku szkolnym? Mam nadzieję, że ponowne zdobycie Pucharu Quidditcha przez Gryffindor będzie formalnością. Pewnie, ale teraz muszę dotrzeć na eliksiry. Wiesz, jak obejść zabezpieczenia? Ależ oczywiście. Za mną. Służę pomocą. Przynajmniej w tym roku nie będzie Snape'a na eliksirach. Ciekawe, jak jest Slughorn. Wingardium Leviosa!
Lepiej idźmy na eliksiry. Założę się o 10 galeonów, że McGonagall sprawdzi, czy dotarliśmy. Na pewno go zna. Wiem, że gdzieś tu jest moduł. Jesteśmy na miejscu. Dzięki, Nick. My, gryfoni, musimy się trzymać razem. Jeśli znowu utkniesz, po prostu nie zawołaj. Kierunki, porady, informacje pomogę jak tylko będę umiał. Że też ze wszystkich duchów gryfoni musieli dostać Nicka, który wszystko robi prawie bez głowy. Przecież nas tu doprowadził. Już zaczynałem się o ciebie martwić, chłopcze. Przepraszamy za spóźnienie. Obawiam się też, że ani Ron, ani ja nie mamy jeszcze książek. Niczym się nie przejmuj. Wszystko znajdziecie tam. Ten prosty eliksir będzie, jak sądzę, świetny na początek roku. Otwórzcie podręczniki i uważcie, eliksir wyostrzający poczucie humoru. Co wy na to? Hermiono, eliksir wyostrzający poczucie humoru? Zrobiliśmy go w 4. klasie. Rób to, co ja. Rzuć pancernika. Super! Dajmy trochę tego. Dajmy trochę tego. To jest niezłe. Są takie dni, że powinienem pić go wiadrami. Proszę trochę powietrza w pokoju, Harry. Nieźle, panno Granger. Harry, dobra robota, chłopcze. Skoro soki krążą w nas żywiej, powróćmy do napoju leczącego z czyraków.
A to co? O, Harry, to eliksir z pierwszej klasy. Już niczego nie pamiętasz? Gorący eliksirek, przynajmniej podczas ważenia. Uważaj jednak, aby nie przegrzać. Dziura w kociołku może kosztować wiele pieniędzy i bólu. Ktoś tu zrobił dopisek. Czerwony jest dla żółtodziobów. Podgrzewaj, aż eliksir zrobi się różowy. To tylko uczniackie komentarze. To nie może być właściwa metoda, bo wydrukowaliby to w podręczniku. Może, ale... Ja jednak spróbuję według dopisków. Nieźle, naprawdę nieźle. Proszę, proszę, Harry. Różowy? No tak, pewnie... Nie, nie, standardowy eliksir ma faktycznie kolor czerwony, ale różowy? Doskonale. Masz zadatki na mistrza eliksirów. Musisz zatem przygotować się na coś bardziej złożonego, nieprawdaż? Spróbujmy wywaru żywej śmierci. Mówiłem, że musi być różowy. Nie powiedział nam pan, co jest w tej złotej buteleczce. Ha, to jest Felix Felicis, lepiej znany jako płynne szczęście. Jeden łyk zapewnia powodzenie we wszystkich przedsięwzięciach. I to właśnie będzie dzisiaj nagrodą dla tego, kto uważa najlepszy wywar żywej śmierci. Mała flaszeczka płynnego szczęścia. Mogę ci podszepnąć, co jest w dopiskach? Dziękuję, ale nie. Moje instrukcje są w zupełności wystarczające. Jak sobie życzysz. Fasolki Sopoforusa?
Powściągnij się, Harry! Leniwca? Źle, panno Granger, a tu? Doskonale, Harry! To jasne, że odziedziczyłeś talent po swojej matce. Miała złote ręce do eliksirów, ale coś takiego? Oto twoja nagroda. Butelka płynnego szczęścia. Użyj go dobrze. Harry, zamieniłeś się w Hermionę i zakuwałeś całe lato? Nie, to ten pożyczony podręcznik. Cały jest w dopiskach. Po prostu robię tak, jak jest w tych dopiskach. Oho, ty to masz farty bez eliksiru. Dlaczego to nie ja wziąłem ten podręcznik, tylko musiałem wybrać drugi, co wygląda jak obrzygany? Harry Potter? On nie będzie z tobą gadał o proroctwie, ani o proroku codziennym. Autografu też ci nie da, więc spadaj, pentaku. Nie, zostałeś zaproszony do klubu pojedynków Gryffindoru w wielkiej sali. O, no tak. Dzięki, wybacz. W porządku. Och, profesor McGonagall kazała mi przekazać, że skrót do wielkiej sali jest za tym portretem. Hasło: uwolnić biblioteki. Klub pojedynków? Będziesz w tym świetny. Jak wszyscy członkowie GD. Chodźmy zobaczyć, kto jeszcze się zapisze. Uwolnić biblioteki. Nie roniąc łzy. Mm-hmm.
zamknięte. A, no tak. Drzwi są zamknięte. Chwileczkę.